Nowe fakty w sprawie Jaworka. Co się dzieje z chłopcem, który podczas masakry schował się w szafie? Jacek Jaworek, 55 lat, żył i ukrywał się przed policją przez 3 lata po bratobójczym mordzie. Wszystko wskazuje na to, że zakończył swój żywot samobójczą śmiercią. 19 lipca nad ranem miał zostać znaleziony martwy na terenie kompleksu sportowego w Dąbrowie Zielonej niedaleko Borowców. Te nieoficjalne informacje zapewne dotarły już do Gianniego, 15 lat. Chłopiec, który przeżył maskarę w Borowcach, jest teraz na wakacjach. Do okrutnej zbrodni, która wstrząsnęła całą Polską, doszło w nocy z 9 na 10 lipca 2021 roku. Jacek Jaworek oddał strzały, zabijając brata Janusza 44 lat, bratową Justynę 44 lat oraz ich syna Jakuba 17 lat. Gianni przeżył, bo schował się w szafie. Sprawca od tego czasu miał się ukrywać przed policją. Powodem konfliktu między braćmi był rodzinny dom i nieuregulowane sprawy spadkowe. Najbliżsi robią wszystko, by nastolatek zapomniał o koszmarze, który zgotował mu wujek. Teraz na nowo wszystko wróciło. Mamy kontakt z Giannim, traktuję go jak piątego wnuka, obecnie jest u mojej córki na wakacjach, mówi pani Jadwiga, która przeprowadziła się do Borowców z Wrocławia. Nie spodziewaliśmy się takiego scenariusza, przyznaje pani Jadwiga. Pani Jadwiga wspomina, że 13 lipca rodzina spotkała się na mszy w intencji Justyny, Janusza i Jakuba w trzecią rocznicę okrutnego mordu. Był Gianni. Towarzyszyli znajomi, koleżanki i koledzy. Przyjmowali razem z nim komunię świętą. To piękny i wzruszający gest, zauważa pani Jadwiga. Jeździmy z Giannim na cmentarz, opiekujemy się grobem Justyny i Janusza. To byli nasi przyjaciele. Nie możemy pogodzić się, że straciliśmy ich tak z dnia na dzień, podkreśla. Gianni przy grobie rodziców i brata. Trudno znieść ten widok. Pani Jadwiga mówi, że serce pęka, gdy Gianni stoi nad mogiłą mamy, taty i brata. Trudno znieść ten widok, mówi ze łzami w oczach. Gianni zachowuje się nad wyraz dojrzale. Tak jakby rodzice wyjechali i zaraz mieli wrócić. Co on ma w głowie, tego nikt nie wie. Podejrzewam, że nawet ciocia Iwona, która się nim opiekuje, tego nie wie do końca, dodaje pani Jadwiga. Dzięki wsparciu i wielkiej miłości cioci Gianni jest normalnym nastolatkiem. Jest swobodnym, wesołym chłopcem. Uczy się bardzo dobrze. Gdy odniesie sukces, wszystko, co robi, dedykuje zmarłym rodzicom i bratu. Zawsze wspomina, że mama cieszyłaby się, że tata cieszyłby się. Podejrzewam, że robi wszystko, żeby stanąć na wysokości zdania, dodaje pani Jadwiga. Jaworkowie byli zżytą rodziną. Gdy rozmawialiśmy w lutym tego roku z panią Iwoną, podkreślała, że rodzina chce poznać prawdę, co się dzieje ze ściganym krewnym. Chcemy wiedzieć, co się stało z Jackiem Jaworkiem. Chcemy, by dopadła go sprawiedliwość, jeśli żyje, mówiła nam wtedy pani Iwona. Jednak ponad wszystko priorytetem jest dla niej Gianni. Wspólnie przeżyli trudne chwile, wiele czasu kosztowało panią Iwonę i najbliższych to, by Gianni nie wracał do bolesnych wspomnień. Znajomi rodziny zauważają, że Gianni szybko potraktował ciocię jak matkę, chociaż na początku zdarzało mu się porównywać, że mama coś lepiej robiła.
Dla Gianniego strata najbliższych była wielką traumą, ponieważ Jaworkowie byli niezwykle zżytą rodziną. Chłopiec musiał się zmierzyć ze śmiercią najbliższych osób. Sobota, niedziela, a oni zawsze razem byli. Na rowerach czy na spacerach. Justyna bez Janusza i dzieci nigdzie się nie ruszała, wspominała nam po tragedii znajoma Justyny Jaworek. Borowce i okrutny dom zbrodni. Dzisiaj Gian nie żyje tak jak jego koledzy. Pilnujemy go i chronimy na ile możemy przed informacjami o tragedii. On nie pyta, ale zdaje sobie sprawę, że ma dostęp do internetu i może wszystko przeczytać. To są bolesne sprawy, o których staramy się jak najmniej rozmawiać ze względu na chłopca, wspominała pani Iwona w lutym tego roku. Jan nie przyjeżdża do Borowców, nie jest to dla niego obce miejsce. Co ciekawe, jak mówi kolejna znajoma rodziny, Jan nie nawet chciał zamieszkać w upiornym domu, w którym stracił rodzinę. Miał powiedzieć ku zaskoczeniu wszystkich, że tutaj się przecież wychował, to jest jego dom. Rodzinnym domem Jaworków opiekuje się na co dzień siostra Jacka, Anna. W dalszym ciągu prowadzona jest zbiórka dla Gianniego na portalu siepomaga.pl. Pieniądze mają być przeznaczone na zapewnienie przyszłości chłopca.